Cześć siemanko, witajcie. Z tej strony Bartek. Wróciliśmy ze zbieraniem na Mazowsze. Zbieramy w okolicy Nasielska. I mamy tutaj około 25, może nawet 30 godzin pracy wyjdzie. Także sporo jest tutaj. Wczoraj zaczęliśmy. Zebraliśmy pole 2,5 hektara i 5 hektarów. 5,5 hektara dokładnie. I dzisiaj od rana przejechaliśmy takie większe 17-hektarowe pole. I jesteśmy gdzieś w połowie. Z tym, że zostawiamy tam taki pasek na początku pola około 50 metrów, bo jest bardzo ciężka ziemia, idzie trochę do zbiornika, gospodarzowi zależy na czystym kamieniu, bo będzie go sprzedawał. Jutro może to spróbujemy zrobić, jak nam to uprawi dodatkowo agregatem, ale to jeszcze zobaczymy. Jak nie, to po prostu zrobimy to, co możemy i będziemy uciekać. Ziemia trzecia i czwarta klasa, także dosyć ciężka. Miejscami jest glinki trochę. Ale jakoś to idzie. Ziemię na szczęście obeschło trochę tutaj, bo naprawdę tu było mokro. Koło Mławy mieliśmy klienta, ale tam jest tak mokro, że no, do tej pory się nie da wjechać. Jutro jeszcze pojadę zobaczyć na to pole, jak to wygląda. Chociaż nie nastawiam się na żadną pracę tam. Zobaczymy. Wydajność mamy tutaj też około hektara na godzinę. Kamienia naprawdę jest sporo. Już kilka. 15 przyczep dzisiaj i wczoraj wywieźliśmy. Wsypiemy tam około 3-4 zbiorniki na przyczepę, bo jest taka dosyć solidna. Zaraz zresztą zobaczycie, jak to wygląda wszystko. Spalanie mamy spore, bo około 20 litrów na tej ziemi. No Waltra ma co robić. Na lżejszych ziemiach jest spalanie dużo mniejsze. Nawet bywało, że mieliśmy około 13 litrów na hektar, na godzinę. Podejdziemy do zbiornika, zobaczymy, jak tam leci. Zaraz. Operator zmniejszył obroty specjalnie, bo jest jakiś większy kamień, on właśnie wleciał. Mamy go. Także tak to wygląda. Są górki, na których jest bardzo dużo kamienia. Naprawdę sypie się 4 razy tak, jak tutaj widzieliście. Pole generalnie będzie pod buraka cukrowego. Tak to właśnie wygląda. W tamtą stronę się przemieszczamy. Thank you.
zbieramy dalej. Teraz pokażemy wam, jak wysypujemy to wszystko na przyczepę. Myślę, że ilość kamienia tutaj to około 10 ton na hektarze. Naprawdę. Nawet więcej mi się wydaje. Ze 3 zbiorniki na hektarze mniej więcej mamy, także ilość jest spora. Czysty kamień, idealny, mieszany trochę, ale jest większość takiego grubszego troszkę. Taką mamy przyczepę do odwozu. Rosyjska przyczepa. Siłowniki ma na bokach tych skrzyń, podzielona na dwie skrzynie takie ładunkowe. O, tu są siłowniki i na początku i na końcu ma też siłownik. I chodzi z takim infolantem 60-70, z tego co pamiętam to chyba ma 140 koni. Też fajnie się zestaw prezentuje. Także to tyle w tym odcinku. Myślę, że to jutro skończymy. Już przejedziemy sobie gdzieś bardziej jeszcze na północ, okolice Mławy, a może na Żuławy Wiślane, bo tam mamy też klienta. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.